Na co wydać 100 zł? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które z jednej strony chcą się rozwijać, z innej inwestować, a jeszcze z innej dobrze prowadzić swój budżet domowy. W dzisiejszym wideo pokażę Ci aż 10 ciekawych pomysłów na to, jak wydać tą, wydawać by się mogło, niewielką ilość pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym pomysłem na to, jak dobrze wydać 100 zł, jest zainwestowanie w stan swojego ciała. Za 100 zł możecie odmienić swoje życie i mówię to śmiertelnie poważnie. Za tą kwotę możecie sobie kupić na przykład nową parę butów do biegania lub karnet na siłownię i rozpocząć drogę do budowania swojej wymarzonej sylwetki. Oczywiście imponowanie płci przeciwnej to nie jedyny benefit z zainwestowania stóweczki w aktywność fizyczną. Dużo ważniejszym aspektem jest poprawa naszego zdrowia. Poprzez regularną aktywność fizyczną zmniejszamy bowiem naszą masę ciała, budujemy mięśnie i poprawiamy nasze zdrowie. Wystarczy 30 minut 3-4 razy w tygodniu, aby nie tylko poczuć się lepiej w swoim ciele, ale również cieszyć się dłuższym i lepszym zdrowiem. Drugim pomysłem na to, jak dobrze wydać 100 zł, jest inwestycja w stan swojego umysłu. Za naszą umowną kwotę możecie kupić sobie książkę lub audiobooka i albo poszerzyć swoją wiedzę lub umiejętności, albo po prostu się zrelaksować. W pierwszym przypadku rozwinięcie Waszych predyspozycji przełożyć się może na np. lepsze zarobki, awans lub zmianę pracy. W drugim przypadku po prostu możecie odpocząć od medialnego szumu i na chwilę przenieść się do świata, o którym czytacie w książce. Osobiście polecam Wam połączenie pierwszego podpunktu z drugim poprzez na przykład słuchanie audiobooka w trakcie treningu na siłowni czy też biegania. Upieczecie wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu. Trzecim pomysłem na to, jak dobrze wydać 100 zł, jest sprawienie prezentu osobie, na której nam zależy. Kwiaty, mały upominek, bilety do kina czy teatru. Pomysłów na prezenty jest bardzo dużo i wcale nie potrzeba specjalnej okazji, takiej jak na przykład rocznica ślubu czy urodziny, aby sprawić komuś prezent. Dzięki takiemu skonsumowaniu naszych pieniędzy zacieśniamy więzy pomiędzy bliskimi nam osobami i dzięki temu poczujemy się znacznie lepiej. Polecam Wam tego typu działanie w myśl zasady, że więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu. Czwartym pomysłem na wydanie 100 zł jest kupno czegoś do swojego hobby. Znakomita większość z nas posiada jakąś zajawkę, na którą tracimy czas i pieniądze. Dla jednych jest to sport, dla innych inwestycje, dla jeszcze innych malowanie czy łowienie ryb. Każdy z nas jest inny i interesuje się innymi rzeczami, ale łączy nas to, że wydawanie pieniędzy na to, co kochamy, jest zawsze słusznym wyborem, zwłaszcza w naszych oczach. Dlatego zamiast wydawać pieniądze na wino, kobiety i śpiew, kup sobie coś, co Ci się przyda w Twoim hobby. Z doświadczenia wiem, że zawsze coś takiego się znajdzie. Piątym pomysłem na to, jak wydać 100 zł, jest kupienie sobie czegoś, co ułatwi nam nasze życie. Mogą być to naprawdę przeróżne rzeczy. Czasem potrzeba nam dodatkowego miejsca w pokoju i nowa półka jest idealnym rozwiązaniem. Czasami potrzebujemy usprawnić naszą pracę poprzez zakup na przykład nowego programu komputerowego czy też aplikacji. Jeszcze kiedy indziej potrzebujemy latarki czołowej, aby móc na przykład biegać w nocy. Ile ludzi, tyle rozwiązań tej sytuacji i każdy, jeżeli tylko przez chwilę się zastanowi, znajdzie rzecz, która pomoże mu w jego codziennym życiu. Szóstym pomysłem na to, jak dobrze wydać 100 zł, jest ich zainwestowanie. Suma, nad którą się pochylamy, nie zwala z nóg, ale to właśnie to jest paradoksalnie jej siła. Możecie za tą kwotę kupić sobie na przykład akcje firm, srebrną monetę inwestycyjną, kryptowaluty czy nawet sadzonki drzew, które posadzicie na swojej działce, aby móc kiedyś cieszyć się ze swojego własnego lasu. Pomysłów na inwestowanie małych kwot jest naprawdę sporo. Jeżeli tylko będziecie chcieli, możecie całkiem fajnie zainwestować te pieniądze po to, aby za jakiś czas inwestycja przyniosła Wam dobry zwrot. Siódmym pomysłem na to, na co wydać 100 zł, jest nasz dom. Tutaj na pewno wszystkie panie, które oglądają to wideo, uśmiechają się w myślach i już widzą nowe sprzęty gospodarstwa domowego, które pomogą im czy to w przygotowywaniu posiłków, czy też w sprzątaniu swojego lokum. Panowie jednak wcale nie zostają w tyle, ponieważ wiem, że wielu z nich zawsze potrzebuje czy to nowej wkrętarki, czy też zestawu kluczy. Dlatego ten rejon naszego życia jest również bardzo dobrym miejscem na spieniężenie tytułowych 100 zł.
Ósmym pomysłem na wydanie 100 zł jest inwestycja w towar, który możemy później odsprzedać. Za powyższą kwotę możecie na przykład kupić sobie trochę ciuchów ze sklepów z odzieżą używaną, a następnie sprzedać je za pomocą portali typu OLX czy też Vinted. Kwota, którą zarobicie, może oczywiście zostać reinwestowana na kolejne zakupy i tak możecie rozwijać ten pomysł na biznes. Dzięki temu możecie zbudować sobie całkiem fajne źródło dodatkowego dochodu w internecie. Osobiście znam też inny przykład, który warto tutaj przytoczyć. Jeden pan kupuje wycieraczki do samochodów w sklepie motoryzacyjnym i jesienią wybiera się pod spore markety w swoim mieście. Następnie oferuje te wycieraczki osobom, które wybrały się akurat na zakupy, oczywiście z większą marżą. Ta prosta, wydawać by się mogło, metoda sprawia, że ten człowiek zarabia całkiem dobre pieniądze, a zaczynał właśnie od takiego niewielkiego kapitału. Wy też możecie zbudować sobie swoje własne źródło, czy to dodatkowego dochodu, czy też stałego zajęcia, czy też nawet biznesu. Dziewiątym pomysłem na wydanie tytułowych 100 zł jest inwestycja w naszą edukację. Możecie kupić sobie kurs online lub książkę, która podniesie Wasze umiejętności po to, aby stać się lepszym. Przykład. Kiedyś wydałem pieniądze na zdobycie umiejętności tworzenia stron internetowych po to, aby z jednej strony móc samemu tworzyć tego typu portale pod własne projekty biznesowe, z drugiej strony, aby móc świadczyć usługi dla innych. Raz nabyta wiedza zaowocowała zwrotami, których nie powstydziłby się nawet sam Warren Buffett. I Wam polecam zrobić to samo. Inwestujcie w wiedzę, która da Wam określone zdolności. Dziesiątym pomysłem na to, jak dobrze wydać 100 zł, jest ich oddanie na cele charytatywne. Dla niektórych ten pomysł wydaje się trywialny, ale ja uważam dokładnie inaczej. Jeżeli Wasze podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, warto zastanowić się nad pomocą drugiemu człowiekowi. Dokładnie pamiętam, kiedy pierwszy raz oddałem większą sumę na cele charytatywne. To uczucie, że mogę komuś bezinteresownie pomóc w jego niedoli czy cierpieniu, jest czymś wielkim, co buduje naszą tożsamość i sprawia, że stajemy się po prostu lepszymi ludźmi. Innym aspektem jest to, że pieniądze, które bezinteresownie dajemy dla potrzebujących, zawsze wracają do nas pomnożone. Wiele razy w swoim życiu przekonałem się o tej magicznej zasadzie i polecam Wam również sprawdzić, co może się wydarzyć, kiedy przekażecie część swoich pieniędzy na potrzebujących. Jak widzicie, istnieje naprawdę masa pomysłów na to, jak dobrze wydać 100 zł. Oczywiście ten katalog nie jest wcale zamknięty i jestem ciekaw, jakie są Wasze pomysły na wydanie tej kwoty. Pozostawcie komentarz z Waszym pomysłem pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli chcielibyście, abym stworzył na przykład podobny materiał z wyższą kwotą, dajcie łapkę, lajka lub udostępnijcie ten film swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.